Zaczynamy, proszę Państwa. Dzień dobry Bartoszyce, dzień dobry mieszkanki, mieszkańcy naszego miasta. Otwieram trzecią sesję Rady Miasta Bartoszyce. Witam radnych, witam pana wiceburmistrza i wszystkich zgromadzonych w sali sesyjnej. Na podstawie listy obecności informuję, że stwierdzam prawomocność obrad. Na 21 radnych obecnych jest 20. Trzecią sesję Rady Miasta zwołałam na wniosek burmistrza miasta Bartoszyce w trybie paragrafu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Porządek obrad i proponowany projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. W związku z tym przystępujemy do realizacji porządku obrad. Tak. Ja chciałbym zgłosić taką propozycję, abyśmy uczcili minutą ciszy żołnierza, który oddał życie za naszą granicę. Za obronę naszych granic. No bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Wracamy w takim razie do realizacji porządku obrad. Proszę Państwa, punkt 2a. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w budynku przy ulicy Andrzeja Wajdy 10 w Bartoszycach. Ten projekt wszyscy z Państwa otrzymali i poproszę panią Małgorzatę Mycio o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Miejskiej. Komisja Gospodarki Miejskiej w składzie Małgorzata Mycio, Krystyna Duda, Ryszard Andruszkiewicz, Gabriela Bogusławska, Stanisław Dubicki, Jucna Jędryczka, Martyna Szpura po rozpatrzeniu projektu uchwały 1/3 Rady Miasta Bartoszyce w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w budynku przy ulicy Andrzeja Wajdy 10 w Bartoszycach zaopiniowała ją pozytywnie. Głosów za było 7. Komisja podeszła do tematu prospołecznościowo. W Bartoszycach brakuje psychologów i psychiatrów, a lokal ten ma być udostępniony na otwarcie poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Co więcej, projekt zaproponowany do realizacji w tym miejscu bierze pod uwagę fakt, że i my bierzemy ten fakt pod uwagę również, że usługi świadczone w tym centrum będą świadczone przez NFZ, czyli będą bezpośrednio nieodpłatne. W Bartoszycach występuje ogromny problem, jeżeli chodzi o opiekę psychologiczną i psychiatryczną. Jest tylko jedna poradnia Pryzmat, która ma podpisany kontrakt z NFZ-em i to jest za mało. Poza tym jest to poradnia, która raczej świadczy usługi psychoterapeutyczne w uzależnieniu, a nie psychologię i psychiatrię dziecięcą prowadzi, więc tym bardziej potrzebne jest takie miejsce w Bartoszycach, ponieważ bardzo wielu Bartoszyczan ze swoimi dziećmi, również sami dorośli, jeżdżą do takiego centrum w Kętrzynie, ponieważ to centrum, które zostanie otwarte w Bartoszycach, to będzie centrum prowadzone również przez te same osoby, które prowadzą to centrum w Kętrzynie. Więc myślę, że to będzie odciążenie dla rodziców i wielu osób, jeżeli chodzi o dojazdy, tym bardziej, że one nie są komfortowe w sensie takim, że jeżeli ktoś nie ma swojego samochodu, to Kętrzyn jest trudno dostępny w sensie godzinowym, takim, żeby pasowało i lekarzom tam w Kętrzynie i rodzicom dzieci, które muszą być dowiezione do Kętrzyna. I to byłoby na tyle. Dziękuję. Bardzo dziękuję za tę opinię. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Patrykowski, proszę. Dziękuję Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Szanowni Państwo, ja oczywiście będę głosował za tym, natomiast chciałbym zapytać, dlaczego jest to takie pilne i nie można tego było zrobić na sesji zwyczajnej, to tego zacznijmy. I dwa, dlaczego materiały, to już pytanie techniczne, ale też ważne, dlaczego materiały dostaliśmy 2 dni przed sesją, a nie 3, tak jak to powinno się odbywać. No i trzecie pytanie, tak już grzecznościowe, a z drugiej strony może na komisji Państwo więcej usłyszeli, czy od tych przedstawicieli, czy widzieliście te pismo, bo ja nie mam dołączonego pisma, czy wniosku tej poradni.
jakich dniach będzie ta poradnia otwarta? Czy to będzie cały tydzień, czy tylko, nie wiem, kilka dni? Bo wiem, że jeżeli w Kęczynie działa, to nie wiem, jak jest. Wiadomo, że tych psychologów nie jest tak dużo, więc też pewnie i pewne ograniczenia będą. Tak, myślę, dla wiadomości mieszkańców. Ale chciałbym zapytać na początek też o ten tryb. I dlaczego? Co w tym takiego pilnego? Tak z ciekawości, bo nie mówię, że tutaj zarzucam coś, bo ja jak najbardziej jestem za. Przepraszam, więc ja odpowiem. Tryb jest pilny ze względu na to, że osoby, które prowadzą tą poradnię, to centrum w Kętrzynie, składają wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia i konkurs zostanie rozstrzygnięty w lipcu, więc chodziło o ten tryb pilny. Dlaczego dostaliśmy na 2 dni, a nie na 3 dni przed? Dlatego, że tak naprawdę to się rozgrywało w dniach 3-4 czerwca. Rozmowy między tym centrum. 3-4 dostaliśmy 5. Także no po prostu tak wynikało to po prostu z tych działań, że to był krótki czas. Czy będzie pracowała ta poradnia cały tydzień? Tak. Biorąc pod uwagę to, ile osób miesięcznie centrum w Kętrzynie przyjmuje, a centrum w Kętrzynie przyjmuje około 500 osób miesięcznie. Więc tutaj nie ma mowy o pracy 2 dni w tygodniu, tylko to będzie całotygodniowe. Proszę bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie. Czyli poddaję projekt uchwały pod głosowanie jawne. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się? Bardzo proszę. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie na 20 radnych, 20 głosów za. Dziękuję. Zamykam obrady 3. sesji Rady Miasta. Dziękuję bardzo Państwu.